Do 51 kg w ringu pojedynek sędziuje Barbara Sanko. Punktują Monika Antonik, Małgorzata Kiner i Karolina Bartnowska. Sędziowie czasowi Cecylia Pudnicka i Ewa Walczak. Do narożnika czerwonego zapraszam Sandra Drabik, Kickboxing Kielce. Do narożnika niebieskiego Pauliny Bogun, Tajber Tarnów, ale Pauliny w narożniku nie będzie, tak jak już mówiłem wcześniej. Walka została oddana walkowerem. Ring wolny, runda pierwsza. Tak jak już mówiłem, Paulina Bogoń nie zgłosiła się do walki. Za chwilę oficjalny werdykt nie może być inny jak zwycięstwo Sandra Drabik. Sandra jutro w finale Mistrzostw Polski walczyć będzie z Żanetą Cieślą z Kontrelu. Czekamy jeszcze na karty punktowe i za chwilę oficjalny werdykt. Do kolejnego pojedynku przygotują się Sandra Kruk, UKS Kofra Elbląg i Aleksandra Banak, Polonia Leszno. To kategoria do 57 kg, pierwszy pojedynek półfinałowy. Walkę w ringu prowadzi Jacek Konawał, punktują Maria Bartkowiak, Karolina Bagnowska i Ewa Walczak, sędziowie czasowi Małgorzata Kiner i Tomasz Majchaj. Drugą walkę półfinałową w kategorii do 51 kg walkowerem wygrała Sandra Drabik, Kickboxing Kielce. W jutrzejszym finale, finały rozpoczynają się o godzinie 10:00. Sandra Drabik zmierzy się z Żanetą Cieślą z Kontrelu. Przed nami pierwsza walka półfinałowa w kategorii do 57 kg. Do ringu zapraszam do narożnika czerwonego.